mnie, jak mam tutaj nagrywać, jak ty się wpakowałeś do pudełka z bidosami. Lili chyba nie słucha, ona się bawi pudełkiem. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight, dripping light. Hejka kochani, witam na kanale Pushing Girl. Nawet Lili dołączyła do nagrywa, bo tutaj jej zabrałam pudełko z bidosu. Tak, dzisiaj będziemy nagrywać bidosy z shopsami. Najpierw pokażę wam, jak ten zestaw wygląda, a później będę robić shopkinsy. Nawet Lili chce pomóc. A teraz wam pokażę, na co czeka Lili. Na pudełko! Okej, niech Lili się pobawi dużym pudełkiem, a ja wam jeszcze chcę pokazać, że kupiłam kolejne bidosy, to tylko te kuleczki, bo mi brakowało w Smithiu za 6,99. Jest tutaj 500 dodatkowych kuleczek w kolorze żółtym, różowym, białym, zielonym i niebieskim. Pokażę wam, jak ten zestaw wygląda i zrobimy shopkinsy razem z Lili. Co mamy w pudełku Shopkins Bidos? Maszynkę, która już jest złożona i do niej potrzebujemy dwie baterie. Pojemnik, do którego wsypujemy kuleczki. Trzecia rzecz to woda. Mój oryginalny pojemniczek się zgubił, ale mam prawie taki sam tutaj, więc ten użyję. Najważniejsza rzecz, żeby zrobić Shopkinsa, to kuleczki kolorowe. Mam ich o wiele więcej, ale pokazuję wam 5 kolorów. Tutaj mam podstawkę, na której będziemy robić shopkinsa i dodatkowo jeszcze mamy różne wzory shopkinsów. W zestawie są jeszcze malutkie oczy, taka fajna różowa pensetka i podstawka na shopkinsy. Pytanie, jak to się robi i jakiego shopkinsa będziesz robić? Dowiecie się za chwilę. Stanowisko shopkinsowe już gotowe i teraz będę przesypywać kuleczki do pojemniczka. Padła mi niebieska kulka do białych kulek, więc muszę ją wyciągnąć pensetą i tutaj mi wpadła zielona kulka do... Zobaczcie, kto dołączył do dzisiejszego filmu, shopkinsy! Zaraz je tutaj gdzieś poukładam. Którego shopkinsa wybrać? O, wiem tego! Jak się nazywa? W komentarzach napiszcie, za mi ja powiem. Nazywa się Mini Minty. Taka malutka miętka. Dzień dobry! Bierzemy wzór shopkinsa i wkładamy pod spód naszej podstawki, bo na tej stronie będziemy robić shopkinsa. Podstawka ma takie ząbki i tutaj właśnie musimy ten wzór włożyć, żeby nie spadał nam. Teraz pokażę wam, jak działa penseta. Tutaj przyciskami to się otwiera, bierzemy kulkę i mamy kulkę w środku. I teraz możemy nałożyć. Ja teraz będę wypełniać shopkinsa różowymi kuleczkami. Różowe kuleczki już są gotowe i teraz będę mocować te żółte kuleczki. No, specjalne kuleczki, tak, specjalne. Teraz będziemy nakładać kuleczki żółte.
Już prawie kończę. I może zrobię jeszcze jednego Szopkinsa. Albo zrobię coś, co jest niespodzianką. Szopkins mini minki, sprawdzaj, jak mi idzie. Idzie ci dobrze, Weroniko? Mój model jest piękny. Prawie skończony mini minki. Jeszcze tylko kilka kulek. Będę taka sławna. Szopkins jest już gotowy. I teraz musimy sprawdzić, czy żadne kulki nie wystają, bo wtedy ta kulka spadnie i będzie dziura. Teraz odkładamy naszą pensetę i teraz bierzemy pojemnik z wodą i spryskujemy Szopkinsa. Teraz wciskamy ten przycisk i nasz Szopkins będzie się suszył. Po kilku minutach wyłączamy maszynkę i ściągamy Szopkinsa, który jest suchy, ale jeszcze nie skończony. Teraz będziemy mocować oczka. Zobaczcie, derpi. I postawimy naszego Szopkinsa na podstawce. Zobaczcie. Tak jak wam wspomniałam, będziemy robić drugiego Szopkinsa, ale nie pamiętam, jak ona się nazywa. W komentarzach napiszcie, czy wiecie, jak ona się nazywa. Bo ja zapomniałam. Szopkins gotowy, teraz psikamy i zostawiamy, żeby się wysuszył. Pewnie się zastanawiacie, czy ten wiatrak jest bezpieczny. Oczywiście, że jest bezpieczny, bo jest wykonany z pianki. Nawet jak go włączymy, możemy tutaj włożyć palce. I nic nam się nie stanie. Mój drugi Szopkins się suszy. I teraz wiecie, jak działa zestaw Szopkins Beedles. Tym zestawem można nie tylko wykonać Szopkinsy, ale motylka, pingwina, pusina. Miałam frajdę, jak przygotowywałam te Szopkinsy. A na pewno się zastanawiacie, co z tymi Szopkinsami możemy zrobić. Możemy się nimi pobawić, możemy je postawić na półce jako dekoracja, ale musicie też pamiętać o tym, że są delikatne. Jestem ciekawa, czy macie zestaw Szopkins Beedles albo jakieś Beedlesy. Jak tak, dajcie mi znać w komentarzach, jakiego Szopkinsa zrobiliście albo coś innego. Mam dużo Szopkinsów. Mam dużo zestawów. Latające Szopkinsy? Ja latające Szopkinsów nie mam! Pamiętajcie, żeby zostawić ciekawe. OMG! Co się dzieje? Nie wiedziałam, że moje Szopkinsy umią latać. Chronić pusina! A wszyscy mówią, że Szopkinsy są takie fajne, a teraz mnie atakują!
byliśmy?